Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry War of Rights i dzisiaj omówimy sobie 12-funtową armatę M1857 Napoleon. W języku angielskim spotkamy się z nazwą 12 Ponder Napoleon, natomiast w języku francuskim z nazwą Canon Obusier de Douze. Mam nadzieję, że wymówiłem to teraz poprawnie. Tak popularny Napoleon podczas wojny secesyjnej wywodzi się z Francji i nie chodzi tutaj o Napoleona Bonaparte, ale chodzi tutaj o Napoleona III. Warto zaznaczyć, że Napoleon III był bratankiem Napoleona Bonaparte. Jednak wracając już do naszej armaty 12-funtowej, no to była to naprawdę popularna armata podczas wojny secesyjnej. Unia miała 1100 egzemplarzy, natomiast Konfederacja 600. Były to bezpieczne, niezawodne działa, posiadające bardzo dużą siłę rażenia, zwłaszcza na niedużych odległościach. Była to armata gładkolufowa, odlana z bronzu i to była ostatnia armata odlewana z bronzu, która została przyjęta na wyposażenie armii USA. Pociski ważyły 4,1 kg. Natomiast kaliber to 121 mm, prędkość wylotowa 439 metrów na sekundę i zasięg to 1480 metrów przy nachyleniu 5 stopni, więc naprawdę ten zasięg jest spory. Sama armata ważyła 626 kg, natomiast z wózkiem to jest już 1200 kg. Jednak pomimo tego ta armata była na tyle lekka, że można było nią wygodnie transportować, natomiast była na tyle potężna, miała na tyle dużą siłę ognia, że bez większego problemu mogła niszczyć fortyfikacje, więc naprawdę ta armata była wszechstronna. Wszechstronność wynikała również z tego, że można było z niej wystrzeliwać przeróżne pociski. W zależności od tego, w jaki cel strzelaliśmy, jaka była potrzeba w danym momencie, to wtedy można było zastosować różne pociski. Podstawowym pociskiem była kula armatnia. Tym pociskiem można było ostrzeliwać zarówno umocnienia, jak i piechotę. Jednak kula, no to jak wiemy, ona nie wywoła na przykład takiego spustoszenia wśród piechoty jak szrapnel czy też kartacz, ale ta armata również miała możliwość wystrzeliwania zarówno szrapnel shelli, czyli szrapneli, jak i kanister shotów, czyli kartaczy, więc była to armata uniwersalna. Zależnie od potrzeb mogliśmy zastosować różne typy pocisków. Trzeba tu również zaznaczyć, że kula nadaje się do ostrzeliwania piechoty, jeśli trafi się nam dobrze ustawiony oddział piechoty, przynajmniej dla nas, to naprawdę możemy tą kulą zmasakrować przeciwnika. Jednak tak mi się wydaje, że szrapnel lub kartacz. Tutaj jest kwestia odległości, szrapnel z większej, natomiast kartacz z mniejszej odległości wywoła większe spustoszenie, zwłaszcza że bierzmy pod uwagę, to jest potężna armata. Mamy tutaj 12-funtową armatę, pociski miały niekiedy wagę inną niż 12 funtów. Jednak tak czy siak kaliber to 121 mm, to jest potężny kaliber, to jest potężna siła ognia, no i w przypadku trafienia potężne zniszczenia potrafi ta armata spowodować, więc naprawdę jest to potężna armata. Na dodatek ona jest wszechstronna i jeszcze ponadto ona jest, można powiedzieć, w miarę mobilna. Ona jest na tyle lekka, że ją się wygodnie transportuje. To wszystko sprawiło, że ta armata była naprawdę popularna. Ona była, można powiedzieć, używana na masową skalę. Najlepszym dowodem jest chyba bitwa pod Gettysburgiem, gdzie z 360 armat, które posiadała Unia, to 142 to były armaty właśnie Napoleon, więc no, popularność była naprawdę, naprawdę duża. Natomiast jeśli przyjrzymy się użyciu tej armaty przez Francuzów, Francuzi mają trochę inny model M1853, Amerykanie mają model M1857, to Francuzi używają ją, tą armatę, właśnie z powodzeniem podczas wojny krymskiej. Podczas wojny secesyjnej ta armata potwierdza swoją wartość. Jeśli chodzi natomiast o armię francuską, to jest ona w użyciu do roku 1870. Jedyną wadą tej armaty jest fakt, że jest to armata brązowa. Brąz jest dużo miększy od żelaza i
To spowodowało, że tą armatę nie dało się przerobić już na armatę gwintowaną. Po prostu no, nie nadaje się do tego brąz, więc w sumie to jest jedyna wada tej armaty, ale ta wada jest w sumie taka, można powiedzieć, dyskusyjna, ponieważ ona jako armata gładkolufowa jest świetna, natomiast gwintowane armaty, które już powoli zaczęły dominować pole bitwy, no to wykonywano już żelaza, ta armata, można powiedzieć, była jeszcze armatą, która odpowiadała starym standardom, jednak pomimo tego jak najbardziej dobrze sobie radziła i była skuteczna. Gładkolufowa armata miała właśnie zaletę, że wystrzeliwanie na przykład kartacza było o wiele, wiele skuteczniejsze niż wystrzeliwanie takiego samego pocisku z armaty gwintowanej, więc ta armata miała swoje zastosowanie, miała swoje mocne strony, jak i właśnie tą słabszą stronę, czyli to, że była wykonana z brązu, nie dało się tej armaty przerobić na gwintowaną, dlatego to też była ostatnia armata wykonana z brązu, przyjęta na uzbrojenie armii USA. Jednak pomimo tego jak najbardziej udana armata, armata, która się naprawdę moim zdaniem sprawdziła. Co do gry War of Rights, to moim zdaniem ta armata jak najbardziej się sprawdza. Jest naprawdę moim zdaniem solidną konstrukcją, która zwłaszcza na mniejszej odległości sprawdza się naprawdę, naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że nawet jeśli pojawią się nowe typy armat, co twórcy zapowiadają, że takie nowe typy armat się pojawią, to ta armata dalej pozostanie armatą konkurencyjną. Ona nie zostanie odstawiona na bocznicę. Dalej w wielu sytuacjach może okazać się niezastąpiona i naprawdę skuteczna. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o 12-funtowej Napoleonce, jak wam się ta armata podoba, czy graliście tą armatą w grze War of Rights. Tutaj oczywiście podziękowania dla Scorpiusa i Dolatka za właśnie wspólną rozgrywkę na artylerii, za możliwość nagrania materiału o 12-funtowej armacie Napoleona. Wielkie dzięki za to. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć! I strzel. Gotuj, gotuj. Dobrze. Pal. Ognia.